Wieczorem miałem możliwość słuchać tych fantastycznych świadectw, niektórych po raz kolejny, i słyszałem takie stwierdzenia. Idę za Bogiem. Jezus mnie prowadzi. To fajno brzmi, ale nieraz zastanawiam się, czy kiedy słucham takie słowa, idę za Bogiem, czy do końca rozumiem, co to znaczy idę za Bogiem. Przecież Bóg jest niewidzialny. Jak mogę iść za kimś, kogo nie widzę? Na czym polega to pójście za Bogiem? Co chcę powiedzieć, mówiąc od 38 lat idę za Chrystusem? Wiecie, o czym mówię? Mówię o Bożym Słowie. Słowo Boże jest tym drogowskazem, który prowadzi mnie za Jezusem Chrystusem. To nie jest sprawa odczuć w danym momencie, czy powodzenia lub niepowodzenia, które doświadczam. Bo nieraz nam się wydaje, że jak coś nam wyszło, to znaczy, że Pan Bóg nas poprowadził. A kiedy nie wyszło, to znaczy, że On nas nie poprowadził. A psalmista mówi, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Laska i kij Twój mnie pocieszają. Nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś się, jak laska i kij mogą mnie pocieszać. Laska i kij mówi o Bożym Słowie. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, a Słowo Twoje mnie pociesza. Ono wyprowadza mnie z tej ciemnej doliny. Ono pokazuje mi kierunek, w którym powinienem dalej iść. Moje życie od samego początku, jak tylko oddałem je Jezusowi Chrystusowi, buduje na Bożym Słowie. Chcę być wykonawcą Bożego Słowa. Pozwólcie, że przeczytam taki fragment. To jest fragment z pierwszego, przepraszam, z listu Jakuba, pierwszego rozdziału. Przeczytam od 21 wersetu. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Pytanie, co może zbawić dusze nasze? Słowo, które przez Pana zostało w nas wszczepione. To słowo wszczepione to jest coś takiego bardzo głębokiego, coś takiego przenikającego. To nie jest powierzchowna informacja, którą mamy czytając Biblię. To słowo zostało w nas wszczepione. I czytamy, że to słowo może zbawić dusze nasze. Czytajmy dalej ten fragment. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. To jest bardzo ciekawy wiersz. Spójrzcie na ten werset. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kiedy jesteś tylko słuchaczem Bożego Słowa, możesz ulec oszustwu. Na czym polega to oszustwo? Po prostu nieraz jesteśmy przekonani, że jeżeli o czymś wiemy, to znaczy, że już tacy jesteśmy. Wiecie, między tym, co my wiemy, a jacy jesteśmy, jest potężna przestrzeń. My często bardzo dużo wiemy, ale niewiele z tego, co wiemy, czynimy. Ja nawet zauważyłem, że kiedy prowadziliśmy z żoną ośrodek, był taki czas, że ja przyjmowałem każdego rezydenta do ośrodka, to wtedy miałem zawsze taką pierwszą rozmowę. I niekiedy przyjeżdżały osoby bardzo zniszczone. Po długotrwałym
takim piciu alkoholu, gdzie nieraz już były bardzo poważne zaburzenia psychosomatyczne. A więc już psychika była naruszona. Często towarzyszyła temu bardzo silna miażdżyca, polineuropatia, że osoby nie mogły chodzić. Takie, wiecie, osoby kompletnie zajechane, jak nieraz mówimy. I wtedy z taką osobą rozmawiałem i zadawałem jej pytania. Robiłem taką tabelę i mówię, posłuchaj, chciałbym zadać ci pytania. Powiedz mi, jakim człowiekiem powinieneś być? Jak powinieneś żyć? I nagle słyszę od tych ludzi, powinienem być dobry, powinienem nie pić, nie kłamać, nie powinienem kraść, powinienem być dla innych ludzi też dobry. Super, wiecie, tylko zacząć to robić. A więc zobaczcie, my w naszej naturze wiemy. My wiemy. Weźmy ten werset, pozostawmy na wyświetlaczu, żebyśmy mogli go widzieć. My wiemy. My jesteśmy tak osłuchani, że my wiemy. Ale co mówi Boże Słowo? Co mówi apostoł Paweł? Wiedza nie wystarczy. Mówi, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Czytamy dalej. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w lustrze, zwierciadle, czyli w lustrze, przygląda się swojemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, doskonałe prawo wolności, w Słowo Boże, ale kto wejrzał w Słowo Boże i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, uwaga, i mamy tutaj owoc tego, będzie błogosławiony w swoim działaniu. Przeczytajmy głośno wszyscy razem. Będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wykonawca słowa będzie błogosławiony w swoim działaniu. Wszyscy razem. Wykonawca słowa będzie błogosławiony w swoim działaniu. Odwróć się do sąsiada i powiedz, jeżeli będziesz wykonywał Boże Słowo, będziesz błogosławiony w swoim działaniu. Tutaj mamy takie religijne słowo błogosławiony. Nie wiem, czy wiecie, jakie jest znaczenie słowa błogosławiony. W nowych tłumaczeniach już mamy użyte bardziej zrozumiałe słowo. Szczęśliwy. A więc będzie szczęśliwy w swoim działaniu. Dlaczego będzie szczęśliwy? Bo wszystko, co uczyni, powiedzie się. Bo wszystko, co uczyni, powiedzie się. Dlatego będzie szczęśliwy. Nie, to nie jest tylko taka satysfakcja z tego, że jestem wykonawcą, ale po prostu wykonując słowo, oglądam rzeczywistą zmianę swojego życia. Może kilka takich ciekawostek na temat Pisma Świętego Biblii. Według danych z października 2016 roku, a więc prawie już sprzed 2 lat, więc przepraszam, że te dane nie są tak całkowicie świeże, ale proszę, żebyście wiedzieli, że po 2 latach, ja będę mówił o danych z 2016 roku, te cyfry, które wymienię, one są już większe. Posłuchajcie, według danych z października 2016 roku liczba przekładów Pisma Świętego wzrosła do cała Biblia została przetłumaczona na 636 języków. Ja myślę, że nawet do tej pory nie wiedzieliśmy, że aż tyle języków jest. Ale to nie wszystkie języki. Posłuchajcie. 636 języków, całe pismo. Całe pismo. Uwaga dalej. Nowy Testament
został przetłumaczony na 1442 języki. A co najmniej jedna księga, na przykład księga psalmów, jedna księga Biblii, tylko fragment Biblii, został przetłumaczony na 1145 języków, co daje w sumie 3223 języki, w jakich dostępna jest całość lub część Biblii. Nie ma na ziemi takiej książki, która byłaby przetłumaczona na tyle języków i nie ma na świecie takiej księgi, która by była sprzedana w tylu egzemplarzach, co Pismo Święte. Nawet kiedy mówimy, że Harry Potter stał się bardzo szybko bestsellerem, bo uzyskał 1 000 000 egzemplarzy, to są po prostu pojedyncze sztuki w porównaniu z Bożym Słowem. Moi kochani, zdaję sobie sprawę, że może wy o tym nie wiecie. Jest taki fragment w objawieniu, później jego przeczytamy sobie wszyscy razem, który mówi: i widziałem anioła lecącego środkiem nieba, który trzymał Ewangelię wieczną w dłoni, aby ogłaszać ją wszystkim narodom, językom, plemionom i ludom. Dzisiaj generalnie Słowo Boże jest dostępne dla każdego człowieka, który żyje na ziemi w jego języku. Bo Pismo Święte już nie jest tłumaczone na zasadnicze języki, bo już zostało przeznaczone. Dzisiaj to są tłumaczenia na języki plemienne. Na przykład w całej Federacji Rosyjskiej jest język, obowiązuje język rosyjski. Gdziekolwiek będziesz w Rosji, jest język rosyjski. Na język rosyjski Biblia już została dawno przetłumaczona, więc wszyscy ludzie, którzy posługują się językiem rosyjskim na terytorium całej Rosji, mają Pismo Święte. Ale niedawno byłem na Syberii i jak wiecie, na Syberii jest wiele republik takich azjatyckich. Hakasja, Jakucja, Buriacja, prawda, Ewenkowie. To są narody, takie ludy, które są koczowniczymi. One zostały przyłączone do Federacji Rosyjskiej. Tam wszyscy ludzie mówią po rosyjsku, ale mają też języki swoich ojców, którzy wiele, wiele tam lat temu tymi językami się posługiwali i nieraz oni te języki pielęgnują. I ja miałem możliwość być w Hakasji, kiedy został przetłumaczony Nowy Testament na język hakaski i tam pojechaliśmy, aby głosić Ewangelię i te Nowe Testamenty w języku hakaskim rozdawać. Jeżeli chodzi o pismo, jest to cyrulica z dodatkowymi znakami, ale dźwięk jest zupełnie inny. To nie ma nic wspólnego z tym rosyjskim, który my znamy. To jest taki twardy język, zupełnie inny. I wiecie, my głosząc Ewangelię rozdawaliśmy te Nowe Testamenty. I pamiętam pewnego dnia, pewna starsza pani, która była przez wiele lat dyrektorem banku, ona, kiedy wzięła ten Nowy Testament, bo to był Nowy Testament w języku hakaskim, pamiętam, jak ona przytuliła tak do serca, rozpłakała się, zaczęła po hakasku cytować fragmenty Nowego Testamentu i później powiedziała: nigdy nie myślałam, że doczekam się tego czasu, kiedy będę mogła czytać Biblię w języku moich ojców. A więc tu mamy już języki plemienne. Ja na przykład byłem w Nigerii. Nie wiem, czy wiecie, ale w Nigerii jest bardzo dużo plemiennych języków. Jeden z popularnych języków to jest język Yoruba. Oczywiście Nigeryjczycy mówią po angielsku. Oni już Biblię po angielsku mogli dawno czytać, ale od niedawno mają Biblię w języku Yoruba. Ja nawet w języku Yoruba otrzymałem imię, kiedy byłem w Nigerii. Ja już mam kilka imion. W Nigerii otrzymałem imię Ibuku Oluwa. Wiecie, co to znaczy Ibuku Oluwa? Boże błogosławieństwo. Oluwa, Bóg. Ibuku, błogosławić. Boże błogosławieństwo. Ty jesteś naszym Ibuku Oluwa. Dostałem imię i bardzo mi się ono podoba.
Chociaż Marek jest też dobrym imieniem, bo to jest imię pasterskie, które mówi dokładnie znaczenie imienia Marek, to podstrzygacz oczyszczający. Tak, to jest pasterskie, dotyczące pracy z owcami, strzyżenia. A więc każde imię ma swoje znaczenie. Nie zawsze te imię nadajemy, myśląc o znaczeniu tego imienia. Raczej kierujemy się modą i po prostu jakąś tam inną rzeczą. Ja na przykład córce, kiedy nadaliśmy imię, ona już się urodziła po naszym nawróceniu, ona ma na imię Anna, to nie był przypadek. Ja czytając Ewangelię, w pewnym momencie przez Pana Boga byłem niesamowicie poruszony historią pewnej Anny. I to nie tej starotestamentowej, która urodziła Samuela, ale Anny prorokini, córki Fanuela z plemienia Aser, który dzień i noc służyła w postach i modlitwach w świątyni. I kiedy przyprowadzono po 8 dniach malutkiego Jezusa do świątyni, ona tam razem z Symeonem go błogosławiła. I kiedy pomyślałem o tej kobiecie, tej wdowie, która przez większą część życia nie opuszczała świątyni, ale dniem i nocą służyła Panu w postach i modlitwach, później czytając dalej Ewangelię, ja widziałem, jak jej modlitwy mają wpływ na to, co się działo. Pamiętajmy, modlitwa jest to coś, czego nikt nie zauważa, ale owoce tej modlitwy mogą zmieniać wszystko. A więc, moi kochani, Pismo Święte dziś jest dostępne w tak wielu, wielu językach. Ale spójrzmy jeszcze na coś bardzo ważnego. Pierwszy list Tesaloniczan, 2:13. I to dziękczynienie, bo to jest takie dziękczynienie, powinno być częścią naszego życia. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie za co? Że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was wierzących, zobaczcie końcówka, skutecznie działa. W moim życiu Boże Słowo działa. To, że Słowo Boże działa, to słyszeliśmy wczoraj wiele świadectw. Te świadectwa mówiły o działaniu Bożego Słowa. Bo nawet jeżeli ktoś tu stanął, nawet jeżeli Mirek powiedział, jak wyglądało jego życie, jak dramatycznie, jak ono się zmieniało, to kiedy słuchałem świadectwa Mirka, ja słyszałem Boże Słowo. Bo dokładnie w jego życiu stało się to, co Słowo Boże mówi, że może stać się w życiu tego, który jest pod działaniem tego Słowa. Bo to Słowo działa. Ono jest skuteczne. Ono nazwane jest mieczem obosiecznym. Młotem, który kruszy wszelką skałę. Ja zakochałem się w Bożym Słowie. To, kim dziś jestem, to nie jest tylko sprawa mojej modlitwy do Pana Jezusa i tego, że pewnego dnia Pan Jezus wszedł do mojego serca. Ja stałem się słuchaczem i wykonawcą Bożego Słowa. To czynienie Bożego Słowa doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem. To wykonywanie Bożego Słowa doprowadziło, że ten młody chłopak bez wykształcenia, pochodzenia, mieszkający w garażu, który miał 9 m2, po latach może powiedzieć: kochani, głosiłem Ewangelię na 6 kontynentach, w 10 narodach, nie znając poza językiem polskim żadnego języka. Wiecie, to, że jestem bardzo komunikatywny, to ja z każdego narodu, z każdym się dogadam. Ale to też jest wynik działania Bożego Słowa. Kiedyś pamiętam w Polsce mojego przyjaciela z Ukrainy tłumaczyłem i byłem przekonany, że 2 różne kazania głosimy. Moi kochani, chciałbym wam coś pokazać. Ja wiem, że być może reprezentujemy różne kościoły, ale ja chciałbym zatrzymać się przy wyznaniu wiary,
Kościoła zielonoświątkowego. Ale tu nie chodzi o to, żeby promować to, tylko żeby na coś zwrócić uwagę. Jeżeli znacie wyznanie wiary Kościoła zielonoświątkowego czy ewangelicznych kościołów, ono zaczyna się od pierwszej bardzo ważnej prawdy. Wyznanie wiary. Wierzymy, numer jeden, wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Tym się rozpoczyna nasze wyznanie wiary. Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. I teraz szybciutko posłuchajcie następne punkty. Wierzymy w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże, Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata, Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez upamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerzę pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół Święty powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie Chrystusa. Te wszystkie następne elementy wiary wypływają z tego pierwszego. My sobie nie wymyśliliśmy wiary w Synostwo Boże, Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. My sobie tego nie wymyśliliśmy. A skąd my o tym wiemy? Z Bożego Słowa. To Boże Słowo jest tym, które nas prowadzi. Mówiąc, idę za Jezusem, to znaczy, że mam do czynienia z człowiekiem, który żyje według Bożego Słowa. Czy Jezus ma coś wspólnego ze Słowem Bożym? Pamiętacie prolog Jana, czyli pierwszy rozdział Ewangelii Jana? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Przez nie wszystko powstało, a bez niego nic nie powstało. I później 14 werset. A Słowo ciałem się stało. O kim mowa? O Panu Jezusie. On jest tym odwiecznym Słowem, które było u Boga. To przez to Słowo wszystko, czytaliśmy, powiedzieliśmy, wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie. Tak, w tym Słowie. A więc to Słowo też obdarza nas życiem. Jest lekarstwem dla naszego całego ciała. To mówi Księga Przypowieści Salomona. Słowo Boże ma moc. Dlatego, moi kochani, nie chciałbym, że kiedy szukasz wolności w problemie bardzo poważnym, alkoholizm, narkotyki. Wczoraj przy kolacji rozmawiałem tutaj z panem z urzędu miasta Ustronia i on mógł powiedzieć, ile to ludzi po różnych terapiach jest trzeźwych. Mówi, to są pojedyncze osoby. Na dziesiątki wysłanych ludzi na terapię. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z chorobą, która w medycznym zrozumieniu jest chorobą nieuleczalną. Nie można jej wyleczyć, ale można zaleczyć. Można tę chorobę zatrzymać i z nią już do końca życia trzeba żyć. Definicja Światowej Organizacji Zdrowia. Czyli, moi kochani, to nie jest tak, jak nieraz nam się wydaje. O, weź wreszcie, przestań chlać, zobacz, ja nieraz sobie wypiję, a ty ciągle musisz w tym siedzieć. Weź się, chłopie, w garść. Wiecie, nieraz mi to przypomina taką rozmowę, jakby ktoś podszedł do osoby, która jest na wózku inwalidzkim i by powiedziała tak. Po co ty tu siedzisz? Wstań, zobacz, jakie to jest łatwe.
Ja nawet nie myślę o tym. Nigdy tego nie zrobimy. Dlaczego? Bo mamy większą świadomość tego, z jakim problemem się zmierzamy. Pamiętajmy, że to uzależnienie, ten alkoholizm jest jak paraliż. Możemy porównać go z paraliżem. Dlaczego? Każdy z was, który otarł się o ten problem, kto był w tym problemie, wie, że to paraliżuje wszystko. Moje uzależnienie sparaliżowało nie tylko moje osobiste życie. To uzależnienie sparaliżowało nasze małżeństwo. To uzależnienie sparaliżowało naszą rodzinę. To ten paraliż miał wpływ na relacje z bliskimi. To jest paskudny paraliż. Ale Słowo Boże mówi, kogo Syn Boży wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny. Czyli to nie jest to, że wziąłem się w garść, ktoś o mnie się pomodlił i teraz już nie mam problemu. To jest doświadczenie ponadnaturalnej mocy Bożej. Jako Słowo Boże, spójrzcie, które też was wierzących skutecznie działa. Skutecznie. To jest dobre słowo. To nie jest raz po raz. Jak się uda? Zobaczcie, słowo skutecznie. Nie wiem, ja lubię rzeczy, które są skuteczne. Nie lubię rzeczy, które nic nie dają. Albo zawodzą jeszcze. Słowo Boże skutecznie działa w tych, którzy wierzą. Drugi list Tymoteusza, 3:15-17. Drugi list Tymoteusza jest szczególnym listem. Apostoł Paweł pisze już ostatni list z celi śmierci w Rzymie, krótko przed śmiercią. On w tym liście, wiedząc, że rozstaje się z życiem, pamiętacie, mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości oraz tym, którzy umiłowali przyjście Jego. I czytamy w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale, 15, 16 i 17. Mówi do Tymoteusza, apostoł pisze tak. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, uwaga, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I teraz. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Pytanie, po co? 17 werset. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Do wszelkiego dobrego dzieła, czyli działania. To nie jest wiedza, to nie jest intelekt. Co z tego, że ktoś ma mądre słowa, mówi, skoro prowadzi przegrane życie? Ja pamiętam na Facebooku pewnego człowieka, który bardzo mocno negował różnego rodzaju zachowania w kościołach. O, to jest zwiedzenie. Wiesz, taki łowca herezji. Ja znałem tego człowieka, dlatego, że on w przeszłości miał pewien kontakt ze mną. Może nie będę, tak wiecie, ciepło robił, bo nie o to chodzi. Ale do czego zmierzam? Ten człowiek, który takie napomnienia wysyłał, tyle pisał takich ostrych słów, jak to chrześcijanie dzisiaj są martwi, jak to dzisiaj Kościół jest zimny, jak to dzisiaj Kościół w odstępstwie, jak to chrześcijanie byle jako żyją. Pojechałem na ewangelizację do kościoła i on był na tej ewangelizacji i poprosił mnie o rozmowę. I usiedliśmy sobie i zaczęliśmy rozmawiać. On mówi, pastorze, potrzebuję modlitwy. Moje małżeństwo się sypie, a ja od pewnego czasu biorę kokainę i nie mogę się powstrzymać. Pomyślałem sobie, schizofrenia, paranoidalna. Człowiek, który z jednej strony umoralnia wszystkich, a sam, ja wiem, dlaczego jest takie umoralnianie.
Wiecie, to jest związane z tą historią tego dziadka, który szedł do miasta, a była już późna noc i zdecydował się pod bramą miasta poczekać do rana i zasnąć. I tacy źli chłopcy wykorzystali to, że dziadek spał, wzięli taki śmierdzący ser i wtarli w jego brodę. I kiedy dziadek się obudził, wszedł do miasta, zaczął oskarżać wszystkich, że śmierdzą. Rozumiecie? Jak bardzo często nasze życie jest bardziej zbiorem naszych intencji niż rzeczywistego wykonywania. Słowo Boże mówi, mamy być wykonawcami słowa, bo wtedy będziemy do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Wiecie, ja musiałem uczyć się podstawowych rzeczy. Powiedziałem wam wczoraj, że wychowywałem się bez ojca. A tutaj mam dziecko, tutaj rodzi się drugie dziecko, a ja nie mam żadnych wzorców ojca, bo ja mam wzorzec tylko matki, bo tylko matkę i dwie siostry miałem. I ja musiałem uczyć się być ojcem. Pamiętam, jak moja żona powiedziała, Marku, to widać w tej relacji z dziećmi, że ty nie miałeś ojca. Wiecie, kto stał się moim wzorem ojca? Wszechmogący Bóg. Bo innego nie miałem. Popełniałem wiele błędów. Ja wiedziałem, że mam być dobry, miły, sympatyczny, uczynny, kochający. Wiecie, i teraz mogę tych przymiotników tutaj nie wiadomo ile wymienić, jaki to ojciec powinien być względem dziecka. To, że wiesz, wcale nie znaczy, że jesteś. Praktycznego życia musimy tak samo uczyć się, jak teoretycznego. A więc Słowo Boże mówi, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, czyli działania. Ja pamiętam, kiedy prowadziliśmy ośrodek, później robiliśmy też takie zjazdy absolwentów. Wiecie, co zawsze mnie poruszało? Kiedy przyjeżdżają ci starzy jeszcze rezydenci, kiedy ja prowadziłem, chodziło o to, że my wtedy mieszkaliśmy z całą rodziną w Janowicach, w ośrodku mieszkaliśmy. My byliśmy w innej sytuacji niż jesteśmy względem was. Bo względem was ja przez te 3 dni mogę zagrać kogoś, kogo będę tylko chciał. Mogę grać tu przez 3 dni miłego, sympatycznego gościa. Mogę grać takiego, wiecie, albo takiego pokornego. 3 dni to mogę nawet takiego, wiecie, takiego pokornego. Ojej, jestem tak pokorny, że aż z tego dumny. Prawda? Potrafimy grać, ale kiedy z kimś jesteś cały czas, już nie jesteś w stanie grać. Dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się, kim jesteś, spytaj się najlepiej osób, które są najbliżej ciebie. A nie te, które znają cię tylko z Facebooka. Rozumiecie? I kiedy tam mieszkaliśmy, ja bardzo kocham głosić Boże Słowo i wiem, że lubią osoby w ośrodku słuchać, kiedy głoszę Boże Słowo, ale wiecie, co mi bardziej się podobało w niektórych świadectwach? Niektóre osoby mówiły tak. Pastor super głosi Słowo. Ale jest coś bardziej, co mnie w nim inspirowało. Że mogłem go tu obserwować i zobaczyłem, że tak jak on mówi, tak żyje. Rozumiecie? Rysiek może to potwierdzić, był rezydentem naszego ośrodka. Wiecie, mój syn, ten, który był tutaj na dniach skupienia, już też on głosi Boże Słowo, to już jest człowiek, który ma 38 lat. On, kiedy opowiada historię swojego życia i włącza w tę historię nas jako rodziców, on mówi, że był taki moment, kiedy chciał przyłapać nas na czymś, co pokaże, że jesteśmy hipokrytami. Wiecie, hipokryta, czyli ten, który udaje. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo, termin aktor pochodzi od greckiego hipokrytos. Bo on gra kogoś, kim nie jest. I nasz syn próbował nas złapać na hipokryzji. Bo to miało być dla niego usprawiedliwieniem swojego niewłaściwego życia. Prawda?
Bo co będą mi mówili, jak ja mam żyć, jak sami tak żyją, byle jak? To jest dobre, wiecie, dzieci od nikogo bardziej nie uczą się jak od swoich rodziców. Ja byłem kiedyś też kaznodzieją młodzieżowym, jeździłem na zloty młodzieżowe i rozmawiałem, później udzielałem też porad duszpasterskich młodym ludziom. I nieraz przyjeżdżał ktoś taki, że wszyscy mówią, jak to możliwe, ma takiego fajnego, ma takich fajnych rodziców, a jak on tu się zachowuje, jakieś włosy w 16 kolorach na irokeza, uszy, wiecie, takie jak słoń Bambo, już z takimi dziurami dużymi, to się nazywa, to ma specjalną swoją nazwę, prawda, i każdy mówi, ejku, a ci rodzice tacy porządni, a on... Któregoś dnia w czasie zlotu ten chłopak prosi mnie o rozmowę i mówi, pastorze, ja wiem, że jestem negatywnie oceniany. Ja wiem, że wszyscy mówią, takich wspaniałych rodziców ma, a on jak się zachowuje. Pastorze, ale ci ludzie w ogóle nie wiedzą, jak na co dzień żyją moi rodzice. Oni w domu nie potrafią z sobą rozmawiać. Cały czas tylko jest kłótnia. Wyzywają się, ale jak przychodzi do niedziela, to wiecie, za rączkę do kościoła i on, kiciu, kociu moje, jakie wspaniałe małżeństwo. Pewnie, że możesz tak grać, ale to nie doprowadzi cię do zwycięskiego życia. Zobaczcie, po co jest Boże Słowo. Poprzednie, chciałbym, żebyśmy wrócili do poprzednich wersetów. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Po pierwsze, pożyteczne do nauki. To jest ważne. Uczymy się poprzez Boże Słowo. Ale pamiętamy, uczymy się, aby to, co się nauczyliśmy, zastosować. Nie uczysz się języka polskiego, żeby wszystkim się chwalić, że znasz język polski, ale żeby go na co dzień stosować. Prawda? Uczymy się przedmiotów zawodu po to, żeby później ten zawód wykonywać. A więc do nauki, do wykrywania błędów. Widzicie, to jest to lustro. Ja mam wykłady w ośrodku w Janowicach Wielkich zatytułowany W lustrze Bożego Słowa. I mam 20 takich negatywnych, pozytywnych cech, parami, 20 par, gdzie pokazuję definicję tych rzeczy w odniesieniu do Bożego Słowa. Na przykład uraza i przebaczenie. Podaję słowo definicji uraza i pokazuję i zachęcam, zobacz, czy w twoim sercu nie ma urazy. Uraza to nie jest coś, co czyni cię złym człowiekiem. Uraza wynika z tego, że zostałeś zraniony. Pamiętaj, nigdy nie masz urazy względem kogoś, kogo nie znasz. Niektórzy już w tej chwili mogą mieć do mnie urazy z powodu tego, co ja mówię. Tak, możesz przyjść i powiedzieć, po co, że zraniłeś mnie? Jakkolwiek, jasne. Uraza wynika z jakiegoś zranienia. Zostałeś skrzywdzony, ale musimy pamiętać, że uraza bardziej przynosi szkodę temu, który ją nosi w sercu, a nie temu, przeciwko któremu jest skierowana. Rozumiecie? Żona, która jest przemoc w małżeństwie. Ta żona jest bardzo zbolała. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z pewną osobą. To była kobieta, która jest dyrektorem szkoły. Ona zaczęła mieć takie dziwne rzeczy demoniczne, które doprowadziły do depresji, do takiej głębokiej nerwicy lękowej. W nocy cały czas odczuwała, że ktoś jest w pokoju, a nawet dochodziło do takich manifestacji, że widziała, jak kołdra się zsuwała z jej ciała. Ale chciałem... Wiedziałem, że ona powinna mi coś więcej na temat swojego życia powiedzieć, bo coś mi nie pasowało. Gdzie jest przyczyna? Pytam się, czy ona w jakichś okultystycznych rzeczach brała udział. Absolutnie nie. Ja mówię, a jak twoje małżeństwo? I wtedy takie, wiecie, pazurki i duże oczy. Ja już nie mam małżeństwa. Mój ojciec, mój mąż był człowiekiem biznesu, ale był to bardzo zły człowiek. Ile on mi krzywdy zrobił. Znęcał się psychicznie, fizycznie, wiele razy mnie bił, szedł do innych kobiet.
I zaczęła płakać. I nie mogła sobie z tym poradzić. Ja mówię, czy jesteś gotowa mu przebaczyć? Nigdy! Tak, wiecie, ta kobieta była bardzo zraniona. Do czego to zranienie doprowadziła? Zaczęła go przeklinać. Zaczęła go przeklinać. Tak, poprzez to zranienie. Bo tyle bólu, tyle bicia, tyle kłamstw, tyle rzeczy. Ona nie mogła sobie z tym poradzić. Przeklinała go i w ten sposób otworzyła drzwi na to, co później się działo z jej emocjami. Depresja, stany lękowe, nerwica lękowa i jeszcze jakieś dziwne lęki i jakieś dziwne rzeczy na płaszczyźnie takiej duchowej, które działy się na ogół w nocy w jej domu. Rozumiecie? Ania, która była w naszym ośrodku wiele lat temu. Pamiętam Anię Kułakowską, która z Anią prowadziła dwie Anie. Przyszła po 2 czy 3 miesiącach do mnie i Ania mówi tak, nie jestem w stanie z nią pracować. Dlaczego? Bo ona jest cały czas zamknięta. Ona cały czas od wszystkich się izoluje. Ona jeszcze w ciągu tych miesięcy ani razu mi w oczy nie spojrzała. Co jest? Miałem spotkanie z Anią. Wiecie, co się okazało? Że ona jako mała dziewczynka była gwałcona wiele razy przez swojego pijanego ojca. Wiecie, co w jej sercu się stało. I tak, do czego zmierzam? Czy widzicie tu, że to nie jest tak, że urazę mamy bez powodu. To nie jest tak, że jesteśmy złymi ludźmi, bo mamy urazę. Tylko tak naprawdę, kogo ta uraza niszczy? Czy tej kobiety? Czy ta uraza, którą nosiła w sercu, ta złość, ona przeklinała męża, a on sobie spokojnie żył. Ale ona niesamowicie cierpiała. To był niesamowity ból. Ona potrzebowała pomocy. Kiedy powiedziałem, przebacz mu, ona nie chciała tego słuchać. Na tym skończyło się pierwsze spotkanie. Ale spotkaliśmy się znów. I zacząłem mówić jej o przebaczeniu. Czym jest przebaczenie? Że to przebaczenie przede wszystkim jej uwolnienie przyniesie. Wiecie, dlaczego my mamy problem z przebaczaniem? Dlatego, że nam się wydaje, że kiedy przebaczamy naszemu winowajcy, to zwalniamy go z odpowiedzialności za to, co on zrobił. Nie zwalniasz z odpowiedzialności winowajcy. On stanie przed Bogiem i odpowie za każdy czyn, który zrobił. To nie jest tak, że ten człowiek przestaje być odpowiedzialny. Pan Bóg nie każe nam przebaczać ze względu na to, że bardziej kocha winowajców niż nas. On chce, żebyśmy przebaczali ze względu na nas. Żebyśmy my byli wolni. Wolni od tej nienawiści. Wolni od tych nieprzespanych nocy. Wolni od tego płaczu. Wolni od tego wszystkiego, co się dzieje. Bo uraza, nieprzebaczenie to przynosi. Pamiętam, ona kilka razy mi się pyta, ale na pewno on nie będzie zwolniony z odpowiedzialności? Tak, musi stanąć przed Bogiem. To nie jest tak, że jak ty przebaczysz winowajcy, to wszystko jest załatwione w niebie. Nie, on jeszcze stanie przed Bogiem. To by było proste. Dlatego Pan Jezus, zobaczcie, co mówi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dlaczego? Bo kiedy odpuszczamy naszym winowajcom, jesteśmy wolni. Wiecie, dla mnie nie trudno nieraz zobaczyć ludzi, którzy mają urazę i nieprzebaczenie. Ja nie muszę z nimi rozmawiać. Bardzo często wyraz ich twarzy mówi o tym, jak bardzo one są zranione, te osoby, jak bardzo cierpią. I na ogół wynika to z urazy. Ja nie będę teraz mówił wykładu na temat lustra Bożego Słowa, bo to jest tylko pierwsza definicja, a jest ich 20. Do czego zmierzam? Do wykrywania błędów, kiedy możemy siebie zobaczyć poprzez nasze negatywne i pozytywne cechy, negatywne umniejszamy, pozytywne rozwijamy, wtedy można powiedzieć, wow, on jest inny. To już nie jest tylko umyta świnka. Wiem, nie noś urazy w sobie, zanim nie powiem historii o umytej śwince. Wiecie, była babcia, która miała świnkę. Ona naprawdę kochała tę świnkę. Od prosiaczka. Karmiła ją. Ale wiecie, co najbardziej bolało babci? Jak widziała, jak ta świnka w tym błocie się tarza. I postanowiła babcia.
Ja pomogę mojej śwince. Ja nie chcę, żeby ona dalej w tym błocie tak siedziała. I wzięła świnę, o to już była już świnka, wzięła ją do chałupy. Wykąpała świnkę. Wiecie, dała, ubrała świnkę w najlepsze swoje rzeczy. Perfumowała i posadziła przy stole, gdzie najlepszą zastawę położyła i usiadła obok świnki. Jakbyś z daleka spojrzał, to byś nie wiedział, która babcia, która świnka. Normalnie rewelacja. I kiedy, posłuchajcie, kiedy one tak siedzą, nagle świnka zauważyła uchylone drzwi i błotko. I co zrobiła? Wyskoczyła i zaczęła z powrotem tarzać się w błotku. A babcia załamana mówi, dlaczego? Wiecie dlaczego? Babcia mogła poprawić wygląd zewnętrzny świnki, ale nie zmieniła jej natury. Jak wiele osób przywożonych do ośrodka, wiecie, pamiętam pewną rodzinę, przywieźli swojego, jakąś bliską osobę. On już od kilku lat był bezdomny, bardzo zaniedbany, brudny, śmierdzący, oczy zakrwawione, twarz taka, te policzki całe w tych takich zakrwawionych pęcherzykach. No zajechany taki gość. I oni mówią tak, panie pastorze, my będziemy za 3 tygodnie wracać. Czy możemy chociaż go z daleka zobaczyć, bo w pierwszym okresie nie ma odwiedzin. Chodzi o to, żeby... No nie będę teraz tłumaczył zasad ośrodka. Dzisiaj będziemy słyszeć o ośrodku Nowa Nadzieja w Janowicach. I teraz co się dzieje? Co my robimy? Oczywiście, stary, zdejmuj to wszystko. Masz tu nowe rzeczy. Tu masz pokoik z eleganckim łóżeczkiem. Czysta pościel. Jedzonko. Śniadanko, obiadek, kolacyjka, witaminki. Oni po 3 tygodniach przyjeżdżają, patrzą na niego i mówią, pastorze, cud! A ja mówię, to jeszcze tylko umyta świnka. Rozumiecie, dlaczego? Bo to, że jesteś ubrany czysty, to jeszcze nie jest cud. To, że przestałeś pić, to jeszcze nie jest cud. Ja wiele razy przestawałem pić i niektórzy ogłaszali, cud Marek, jak inaczej wyglądasz, a jednak ty potrafisz wziąć się w garść. Ale kilka tygodni później już w swoim błotku ulubionym siedziałem. Tak, kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. A więc moi kochani, Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Zobaczcie, do poprawy, czyli moje życie staje się inne. Ja potrzebowałem właściwie wszystkie obszary mojego życia poprawić. Wiecie, że ja nawet po polsku dobrze nie potrafiłem mówić? Jąkałem się. Co drugie zdanie to... Jak mówiłem pierwszy raz świadectwo w kościele, moją żonę zaprosiłem, ona jeszcze była nienawrócona i zacząłem opowiadać, jak to z Giwerą stałem na warcie i tam takie, wiecie, historie z mojego dramatycznego życia, a moja żona tak. Skończ jak najszybciej i chodź tu. I co, myślicie, że ktoś na mnie ręce nałożył i zacząłem pięknie po polsku mówić? Nie, ja musiałem się nauczyć mówić po polsku. Wiecie, kiedy ja mówiłem, który, to nawet kiedy mówiłem, to mówiłem przez zło otwarte. Tak. Jestem prostym chłopakiem, ale tych rzeczy musiałem się nauczyć. Te rzeczy nie przychodzą przez nałożenie rąk. Wiecie, gdyby wszystko polegało na tym, że nałożymy ręce i mamy wszystko załatwione, to Biblia nie miałaby 1000 iluś stron, ale by miała jedną kartkę i kilka zdań. Ktoś nałoży na ciebie ręce, przyprowadzi do Jezusa Chrystusa i wszystko będzie załatwione. Tak, co nie znaczy, że nie możesz doświadczyć uwolnienia, ale będziesz dalej żył według starych nawyków. Pamiętam osobę, która kończyła, jedna z pierwszych osób, która była w ośrodku. Wtedy w zasadzie nie mieliśmy żadnej jakiejś terapii. Nie uczyliśmy osoby, tylko nakładaliśmy ręce i dawaliśmy im uwolnienie. I taka osoba wróciła do domu. Ja później odwiedzałem kościół, z którego ona przyjechała i poproszono mnie, żebym mógł mieszkać w domu, w domu tej rodziny. I kiedy byłem razem z nimi, spytałem się jego żony. Posłuchaj mi, jak tam u twojego męża? A ona mówi, szczerze? Ja mówię, szczerze. Wiesz co, Marku? Nie piję do dziś. Nie piję.
Ale pewne zachowania to ma takie, jak miał. Ta żona mówi tak, bo wtedy, kiedy chlał, a ja chciałam, żeby był w domu, to zawsze szukał pretekstu. Jaki pretekst się znajduje, żeby wyjść z chałupy i pójść się napić? Przede wszystkim trzeba skłócić się, prawda? Czyli trzeba tak, wiecie, a dlaczego to nie jest zrobione? A dlaczego to nie jest zrobione? A co ty się rzepiasz? Ja się rzepiam, to ty się rzepiasz, wiecie. Taką małą awanturkę zrobić, która pozwoli, że wychodzę, trzaskam drzwiami, idę do knajpy, piję, wracam pijany i mówię, i widzisz, babo, co żeś zrobiła? Prawda? I teraz mówi tak, on już nie pije, ale kupił sobie działkę i chyba przejął się tą historią babci i świnki i sobie świnkę kupił. To było zawsze jego marzeniem. Ja nie wiem, czy on bardziej działkę kocha, czy mnie kocha. I mówi tak, nieraz są przecież obowiązki w domu trzeba porobić. I mówię, posłuchaj, masz być w domu. To co on robi? Dokładnie tak jak kiedyś. A co ty będziesz się czepiała? Prawda? Już atmosfera. Podkręcić trochę, sprowokować. No właśnie, bo ty tylko byś łaził nigdzie. Zawsze? A ja tutaj tobie pomagam? I wiecie, temperaturka podniesiona, drzwi trzaśnięte, działeczka jest, wraca. Widzisz, kobieto, co żeś zrobiła? Prawda? Zobaczcie. Uwolnienie faktycznie, ale mechanizmy pozostają te same. Dlatego Słowo Boże mówi o poprawie. Mówi nawet, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego pożądliwościami i oprzyobleczcie w nowego. To jest Słowo Boże. Do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Żyjemy w świecie słów i wszyscy mamy mądre rady. Dlatego dla mnie zawsze tymi, których naśladowałem, byli ci, których życie mogłem oglądać na co dzień. Gdzie nie było przestrzeni między tym, co mówią, a tym, co robią. Pismo Święte.